emeryci, którzy nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego oraz renciści będą mogli więcej dorobić do swojego świadczenia niż dotychczas. Bezpieczny próg przychodów wzrasta o 86,30 zł, osiągając kwotę 5713,20 zł. Jest to kwota brutto. Z kolei górna granica dla osób zarabiających więcej wzrośnie o 160,20 zł, wynosząc 10610,20 zł. I tutaj również mówimy o kwotach brutto. Limity zarobkowe zmieniają się 4 razy w roku, to jest w marcu, w czerwcu, we wrześniu i właśnie w grudniu, a ich wysokość zależy od przeciętnego wynagrodzenia w kraju za poprzedni kwartał. Nie wszyscy świadczeniobiorcy ZUS muszą ich przestrzegać. Grupą osób, która powinna je śledzić, są wcześniejsi emeryci renciści. Po przekroczeniu 70 lub 130% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w danym okresie, wypłata świadczenia może zostać obniżona lub zawieszona. Od grudnia limity dotyczące pracujących wcześniejszych emerytów i rencistów ulegną podwyższeniu i to jest dobra wiadomość. Oznacza to, że będą mogli oni dorobić więcej do swojego świadczenia. Bez żadnych ograniczeń w świadczeniu młodsi emeryci i renciści będą mogli miesięcznie zarobić do kwoty 5713,20 zł, co stanowi 70% przeciętnego wynagrodzenia. W przypadku, gdy miesięczny przychód przekroczy 130% przeciętnego wynagrodzenia, czyli kwotę 10610,20 zł, wypłata świadczenia może zostać zawieszona. Jeśli natomiast miesięczny przychód będzie wyższy niż 5713,20 zł, ale nie przekroczy kwoty 10610,20 zł, świadczenie zostanie zmniejszone o kwotę przekroczenia, jednak nie więcej niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia. Ta kwota do kolejnej waloryzacji, ta maksymalna kwota do kolejnej waloryzacji wynosi 890,63 zł dla emerytur i rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, 668,1 zł dla rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy oraz 757,8 zł dla rent rodzinnych, do których uprawniona jest jedna osoba. Emeryci, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny, przypomnę, 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, to jest ten właśnie powszechny wiek emerytalny, mogą uzyskiwać dodatkowe przychody bez żadnych ograniczeń. Ich świadczenie nie zostanie zmniejszone ani zawieszone, jeśli przekroczą przychód na poziomie 70% czy 130% przeciętnego wynagrodzenia. Istnieje jednak jeden wyjątek od tej zasady. Jeśli ZUS podwyższył wyliczoną emeryturę do kwoty świadczenia minimalnego, która od marca tego roku wynosi 1780,96 zł, w przypadku gdy przychód z tytułu pracy przekroczy wysokość podwyższenia do minimum emerytury, świadczenie za dany okres będzie wypłacane w niższej kwocie, to jest bez tej dopłaty do minimum. Niektóre grupy rencistów również mogą pracować i zarabiać bez ograniczeń. Mogą również, to mowa tu o osobach pobierających renty dla inwalidów wojennych oraz inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy jest związana ze służbą wojskową. Przywilej ten obejmuje także renty rodzinne przysługujące po uprawnionych do tych świadczeń. Kolejną grupą osób, które nie muszą martwić się o osiągane przychody, są świadczeniobiorcy pobierający rentę rodzinną, która jest korzystniejsza finansowo niż emerytura ustalona na podstawie ukończenia powszechnego wieku emerytalnego.